Pani Bogusiu, o tym jak dbać w ciągu dnia o skórę, no to mamy świadomość, wiemy, ale czy w nocy powinniśmy dbać o skórę? W nocy powinniśmy dbać najbardziej o skórę. Zawsze jak wstajemy rano, to wtedy używamy różnych kremów. Uważamy, że to jest najważniejsza czynność i taka najlepsza, największa pomoc skórze. Nie. Skóra ma swoje nocne życie. Metabolizm w nocy, skórny metabolizm skóry, taki nocny, jest 10-krotnie szybszy niż w ciągu dnia. I w nocy, wtedy kiedy nasz organizm się wycisza, mózg odpoczywa, to nasza skóra zaczyna bardzo intensywnie pracować. I co zrobić, żebyśmy po przebudzeniu, czyli my śpimy, wypoczywamy, wstajemy rano, a nasza skóra jest piękna i młoda. Trzeba jej w tym pomóc. Czy to są jakieś godziny, w których ta skóra najbardziej pracuje? Tak. Skóra ma swoje godziny i wcale ją odgórne decyzje, zmiany czasu nie interesują. Taki przyspieszony metabolizm skórny zaczyna się o godzinie 22. Czyli należy słuchać naszych babć, które mówiły, że nie ma lepszego antidotum na młodość i na urodę i zdrowie skóry niż właśnie to nasze wysypianie się. I tak też jest. Około godziny 22 zaczyna się przyspieszony proces metaboliczny komórek skóry. Co to znaczy? To znaczy, że oczywiście trudno sobie wyobrazić, żebyśmy kładli się spać o 22. W dzisiejszych czasach jest to mało realne, ale jeżeli mamy taką możliwość, to już tę skórę przygotujmy do nocy. To znaczy, ona już nie powinna mieć makijażu i już na załóżmy odpowiedni krem. O 20, czyli skóra jest oczyszczona, nałożyliśmy krem i po 22 skóra zaczyna, tak do pierwszej w nocy, odbudowywać naskórek. Pani Bogusiu, ja chciałam zapytać jeszcze o prysznic. Czy powinniśmy brać zimny prysznic na noc, chłodny, czy po prostu gorący, taki jak chcemy? Na pewno nie za gorący. Natomiast to wszystko jest takie bardzo osobnicze. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, ale w nocy się rozprężmy, więc niech on taki pobudzający, czyli zimny, w nocy raczej nie będzie. Na pewno lepiej skórze zrobi odpowiednie jej nawilżanie. Czyli przechodzimy teraz do nocnego życia skóry. Już mamy skórę oczyszczoną, sięgamy po kremy i teraz, jakie kremy są skórze potrzebne? Na pewno na noc nie powinniśmy stosować kremów o podłożu żelowym, beztłuszczowym, dlatego że w czasie nocnym, w pierwszym etapie, czyli do godziny między 22 a godziną pierwszą, oczywiście to jest wszystko takie bardzo płynne, skóra zaczyna odbudowywać naskórek, ale również w tym czasie ona się oczyszcza. Również w tym czasie zaczyna przyjmować i chłonąć aktywne substancje. Skóra, czyli dostarczmy skórze lipidów naskórka, które skóra naturalnie wytwarza. Jest to skwalan, jest gliceryna, jest cudowna też jako środek nawilżający, odbudowujący. Czyli ta warstwa tłuszczowa kremu powinna być odpowiednio bogata. No właśnie, czy my nie zamykamy, nie wiem, porów, skóra nie powinna oddychać w nocy? Ona oddycha, to jej absolutnie w niczym nie przeszkadza. Na przykład skwalan skóra naturalnie wydziela. W ten sposób uzupełnia lipidy, natłuszcza, oddycha, on działa przeciwzapalnie, kojąco, łagodząco, spełnia bardzo wiele funkcji. To nie jest tak, że warstwa lipidowa będzie nam czopowała skórę. Oczywiście wartość lipidów w kremie zależy również od naszej cery, czy ona jest tłusta, czy ona jest mieszana, czy sucha. I tu jest naprawdę oferta światowa
bardzo duża. Ale proszę zwrócić uwagę, nie może to być substancja żelowa, ona się nie spełni. To musi być krem o odpowiedniej konsystencji, o odpowiednim podłożu tłuszczowym, tak żeby skóra miała z czego czerpać, żebyśmy nie tracili tych cennych godzin nocnych, w których skóra ma wielką szansę się odbudować, spowolnić procesy starzenia. Fantastyczne jest również położenie przed kremem wszelkiego typu serum, ale są cudowne również takie różne olejki. To jest na przykład olejek z winorośli chilijskiej, bardzo bogaty w procjanidyny, resweratrol, ale też ten olejek nie może być aplikowany samodzielnie. To jest jak gdyby taka pierwsza warstwa, czyli skórę myjemy, tonizujemy odpowiednim tonikiem, nakładamy serum i na to jeszcze nakładamy krem o odpowiednim podłożu tłuszczowym. Czyli możemy tak tę skórę prawie że na cebulkę pielęgnować. Jest godzina pierwsza w nocy, na skórek już mamy zregenerowany. Skóra zaczyna się odbudowywać, skóra zaczyna się oczyszczać i tu wspaniały do oczyszczania jest krzem, który będzie odbudowywał na skórek, ale również będzie pochłaniał substancje toksyczne. Taką magiczną godziną dla skóry jest godzina między 2 a 3. W tym czasie skóra zaczyna odbudowywać swoje białka strukturalne. Przechodzimy głębiej, do głębszych warstw skóry, czyli tam, gdzie zaczynają się wszystkie problemy. Skóra zaczyna odbudowywać włókna kolagenowe, elastyczne, mukopolisacharydy, w tym kwas hialuronowy, czyli ten metabolizm komórkowy jest przyspieszony. Następnie około godziny 3, kiedy wzrasta nasza temperatura ciała, krew zaczyna szybciej krążyć, w związku z czym komórki skóry są wtedy lepiej dotlenione. Ale wraz z krwią do komórek skóry dostarczamy też substancje odżywcze. Do godziny taki bardzo intensywny metabolizm trwa prawie do godziny 5 i od godziny 5 zaczyna ten przyspieszony metabolizm komórkowy troszeczkę spadać, ale skóra przejmuje następne funkcje. Zaczyna wytwarzać kortyzol. To jest mniej więcej około godziny 5 nad ranem, ale tak naprawdę to wraz z pierwszymi promieniami słońca. Czyli to zależy od pory roku. Po co jest ten kortyzol potrzebny? Kortyzol hamuje procesy zapalne, czyli procesy zapalne związane z chorobami skóry, ale starzenie się skóry też jest nierozerwalnie z permanentnym, non-stop trwającym procesem zapalnym, procesem niszczenia komórek. I to się dzieje do godziny mniej więcej 7 i o godzinie 7 ten przyspieszony metabolizm ustaje. Skóra wraca do normalnego metabolizmu dziennego i przekazuje pałeczkę innym organom. Pani Bogusiu, czy temperatura, w której śpimy, ma znaczenie dla naszej skóry? Ekstremalne temperatury nie są korzystne. I te bardzo niskie, bo to jest szok dla skóry. I te bardzo wysokie, zwłaszcza kiedy jest rumień, kiedy jest pobudzona gra naczyń krwionośnych, to rzeczywiście skóra takich wysokich temperatur nie lubi. Ale teraz trudno mówić o tych niskich czy wysokich temperaturach, bo niestety skazani jesteśmy na klimatyzację, na
wysuszone powietrze na skutek centralnego ogrzewania i to jest największy problem, bo te już takie szoki temperatur to przede wszystkim następują w czasie dnia, kiedy wychodzimy z ciepłego pomieszczenia na zewnątrz, czyli w pomieszczeniu zamkniętym mamy 25 stopni i załóżmy 10 stopni na zewnątrz. Tego skóra nie lubi. Dlatego ważne jest też to takie nawilżanie skóry i właśnie ta pielęgnacja dzienna, bo w czasie dnia skórę przede wszystkim trzeba nawilżać, trzeba ją chronić, trzeba zabezpieczać ją przed promieniowaniem, ale powiemy jak to, promieniowanie słoneczne zimą, ale przecież w wielu biurach są tak zwane, są jarzeniówki, a to jest bardzo szkodliwe dla skóry, promieniowanie UVA, bardzo szkodliwe, które niszczy DNA komórek. Jeszcze wracając do takiej nocnej pielęgnacji, niesłychanie ważne są witaminy. Witamina A. To należy skórze dostarczać, czyli retinol, witamina E, witamina C, fitohormony. Wyjątek stanowi witamina D, czyli witamina słońca. Tę witaminę należy stosować w czasie dnia, bo właśnie w czasie dnia pod wpływem promieni słonecznych jej aktywność wzrasta. Odwrotnie niż w przypadku witaminy A, która nie lubi słońca. Witamina A i słońce nie lubią się. Odwrotnie jest przy witaminie D. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.